Dopiłabyś się, Adventura. Chyba, że za dużo materiału po smodem, żeby się dopiąć. Nie dopinaj. Ty wszędzie się nie dopinasz. XS. Wsiadasz? To siadaj. O, ahoj! O, ważę na kabel. Słuchajcie, dzisiaj jest który dzień? Trzeci. Drugi dzień jazdy, trzeci dzień, kiedy tu jesteśmy. Dokładnie. Na razie jestem bardzo niewyspany. Spałem 3 godziny, żeby przygotowywać wideo. Nie wiem, czy dam radę tak przez wszystkie dni, bo po prostu w pewnym momencie padnę na pysk, ale będę się starał. Dzisiaj jedziemy z Fosnavåg do Trondheim. I najlepsze jest to, że powiedzieli nam, że przez pierwsze dwa punkty, przez pierwsze dwa promy nie będzie za bardzo czego oglądać. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli do Norwegii nie ma czego oglądać, to znaczy, że macie tak połączenie Słowenii, Alp, trochę Szwajcarii. Tak, Szwajcarii, takich tajskich wysepek pojedynczych, tak. I najpiękniejszych miejsc, jakie moglibyście sobie wyobrazić w Polsce. Generalnie nie ma czego oglądać, nie istnieje w tym państwie. Tak. Największym wyzwaniem jak na razie jest ograniczenie prędkości. Ja po prostu... O Jezu! Jest słabo, no jeżeli... Andrzej szaleje! Tak, jeżeli jest kręta droga, jeżeli jest kręta droga i ten limit prędkości utrzymujesz w zakręcie, no to jest okej. Ale jeżeli są już szersze, to jest trochę słabo, ale już spotkaliśmy lokalesa, który powiedział, że jeżeli to jest las, góry i motocykl, no to 10-20 km na godzinę nie powinno być problemem. No, spróbujemy trochę przyspieszyć, ale mam nadzieję, że nie będę musiał poświęcić jednej, mówię, dwóch lub ja wszystkich tegorocznych pensji. No, nie popieram. Najwyżej wspólnota majątkowa. Ja cały czas mu pokazuję, żeby wolniej. Tak, ale wspólnota majątkowa istnieje. Ja się wcale nie podpisuję pod tą wspólnotą. Trudno, podpisałaś się już dawno. Słuchajcie, jedziemy do Atlantic Road. To ma być główny punkt programu dzisiaj. Monika pewnie zaraz zbałamuci... Zbałamuci naszych widzów swoją wiedzą. Zbuszuje internet. W celu zbałamucenia widzów wiedzą na temat tej drogi. Ale to za chwilę, bo jak jeszcze tam... nic nie mogę powiedzieć ciekawego. Ja... Właśnie przeżuwam rybę. Znaczy mogę tylko powiedzieć, że w okolicy Trondheim są zachowane malowidła ścienne sprzed 3000 lat. Natomiast ja nie wiem, czy my będziemy je dzisiaj oglądać, ale to jest naprawdę niesamowita sprawa, dlatego że ten kraj z racji tego, że ominęła go no niejako wojna, a nawet dwie, po prostu zachował mnóstwo wspaniałego dziedzictwa kulturowego i mam ogromną nadzieję, że damy radę zobaczyć te malowidła, ale zobaczymy. No, znaczy nie wiem, czy zobaczymy. Znaczy no myślę, że zobaczymy, czy zobaczymy. No, do później. Ahoj! Okay, ahoj! Chodź przygoda! To jest ścieżka dzika. Nauczyłam się fajnych rzeczy, teraz wam opowiem. To za mną to jest fragment drogi atlantyckiej, czyli Atlantic Road, czyli 8-kilometrowego fragmentu drogi numer 64. Ten most to jest najbardziej spektakularny most na tej trasie. Niestety nazwy nie jestem w stanie przeczytać, bo jest bardzo długa, ale zaczyna się na S. Z ciekawostek. Ja bym spróbował. No, nie dam rady. Czekajcie. Storsteinbudebrua. No i widzisz. Super. Dobra. Z ciekawostek. Została oddana do użytku w 1989 roku. W 2005 roku została uznana za budowlę stulecia. I jest na 8 miejscu, jeżeli chodzi o najpiękniejsze nadbrzeżne drogi świata. Jest naprawdę, jest po prostu niesamowita. I film tego nie odda, i zdjęcia tego nie oddają. Tu po prostu trzeba być i tu trzeba być na motocyklu, bo inaczej tego się nie czuje. Zgadzam się. Fantastycznie to jest. Fantastycznie. Dowiedzieliśmy się? Tak. Wszystko? A pokażę, chodź, pokażę, gdzie jedliśmy śniadanie. Lunch, Andrzeju. Musieliśmy znać lunch. Znaczy, poczekaj, zaznaczmy, że my zaraz to posprzątamy wszystko, no żeby nie było. Tam jest jeszcze jedzenie nasze. Tak. A tam jest gdzieś Ocean Atlantycki. A Morze Norweskie tak naprawdę. No ale jakoś, no to czemu to się nazywa Atlantic Road? No bo jest to część Oceanu Atlantyckiego. No nie wiem, tu musiałabym jeszcze z geografii zerknąć na mapę raz. Na coś w porządku, jedziemy dalej. You have to go! We're not gonna make it! Monika is robbing siku! Go! You have to survive! Tell our story! Maybe in next life!
See ya! I teraz pewnie zobaczycie nasz pierwsze awaryjne ubieranie się w ciuchy deszczowe, które poszło tak o. No może już chyba techniką. A nasza dzianka? Ty masz takie wdzianko, ja mam takie, bo mi się nie chciało zmieniać. Nasz pierwszy srogi deszcz, który był spoko. I co jeszcze dzisiaj było? I Radek. Śmierdziało jeszcze dzisiaj trochę. Radek był też gwiazdą na drodze atlantyckiej. Great idea! Po dniu drugim my cali, motor tak. Cały. Motor, kurczę, coraz bardziej chyba lubimy nawet, nie? Tak, ja go bardzo lubię. Mi jest wygodnie. Mi też jest wygodnie. Nie zrobiliśmy jeszcze jakoś dużo, ale zrobiliśmy 1000 km. Motocykl się dopiero leciutko przykurzył, więc się rozgrzewa. Tak, i mamy dowód na to, że... Czekaj, czemu motor... Patrzcie, tylko motorów jest. Czemu mamy dowód na to, że w Norwegii jest naprawdę turbo naturalnie, bo nigdzie na żadnej wsi nie czułem tak intensywnie kupy. Ten zapach był... O Jezu. My też to mamy nagrane. Znaczy nie zapach. 15 razy gorzej, niż byście sobie wyobrażali na polskiej wsi. Jesteśmy w Trondheim, miasto jak miasto. Zrobić fajne zdjęcie, ale Monika mnie zabroniła, bo o 20.30 mamy transmisję live, a tu zobaczycie pewnie ten film zobaczycie jutro, więc po transmisji live, ale już wielka też panika. Też może ją nagramy. Co? No może też nagramy, jak będziemy mieli tą transmisję. No nie wiem, tak kombinuję. A i jeszcze tylko przejeżdżaliśmy obok katedry średniowiecznej w Trondheim, którą wam może pokażemy. Ale to pokażemy tak ślizgiem, pokażemy ją, no bo... przejeżdżając. No. I tyle. Jest spoko. Jest bardzo fajnie. Tak. Jutro może pogadamy trochę o sprzętach, które testujemy, bo one cały czas nam się patają jakieś figle, ale to może być spowodowane naszym figlarstwem i nieogarnięciem paluchowym i dużo przycisków. W rękawiczce nie czuć po prostu, co się naciska. No, ale jutro może trochę o tym pogadamy, bo dzisiaj już mi się nie chce. Idę się umyć. Tak, chodźmy się myć. A ja pić piwo i montować. Cześć. Cześć, Monika. Cześć.